Skuteczne leczenie zapaleń wymienia oraz strategie mające na celu obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku zbiorczym często wymagają odpowiedniego rozpoznania bakterii obecnych w gospodarstwie. W tym celu wykonujemy badanie bakteriologiczne próbek mleka ćwiartkowego pobranego od krów. Wyniki badań pozwalają na określenie, które bakterie są odpowiedzialne za mastitis w stadzie, rozpoczęcie właściwego leczenia oraz wdrożenie zasad zapobiegających powstawaniu nowych zakażeń. W gospodarstwach zmagających się z wysoką liczbą komórek somatycznych lub wysokim wskaźnikiem występowania klinicznego mastitis, wyniki badania mleka są podstawowym narzędziem do rozwiązywania problemu. Do pobierania próbek mleka należy używać sterylnych probówek ze ściśle dopasowanym korkiem. Aby ograniczyć ryzyko kontaminacji, osoba pobierająca powinna założyć jednorazowe rękawiczki nitrylowe lub lateksowe. W celu dezynfekcji skóry strzyków należy użyć wacików nasączonych 70% alkoholem. Załóż rękawiczki. Wyczyść skórę strzyku, najlepiej nakładając pianę do predippingu. Należy odczekać 30 do 60 sekund, aby środek mógł zadziałać. Wytrzyj do sucha jednorazowym ręcznikiem papierowym. Oceń czystość. Jeśli widzisz, że strzyk nie jest do końca czysty, ponów czynność czyszczenia. Zduj pierwsze strugi mleka na przedzdajacz. Zdezynfekuj dokładnie końcówkę strzyku, przecierając gazą nasączoną 70% alkoholem. Otwórz probówkę, zabezpieczając korek przed zabrudzeniem. Otwartą probówkę trzymaj pod kątem 45 stopni, aby ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia. Zduj 3-4 strugi mleka do probówki. Tyle wystarczy do przeprowadzenia badania. Pobierając więcej, istnieje wyższe ryzyko, że próbka będzie zanieczyszczona. Jeśli pobierasz próbkę między dojami, nałóż dipping połudojowy. Oznacz probówkę, numer krowy oraz ćwiartkę. Schłodź próbki i dostarcz w ciągu 24 godzin do laboratorium lub zamroź. Skóra strzyku nie jest należycie zdezynfekowana. Probówka nie jest sterylna. Zabrudzenie korka od probówek. Probówki są opisane nieczytelnie lub napis został zatarty. Formularz do laboratorium nie został wypełniony.